kilka słów na temat naszego spotkania. Dzień dobry Państwu, Tomasz Smolecki, przewodniczący zarządu. Dzisiejsze spotkanie jest poświęcone bezpieczeństwu przede wszystkim. Będziemy też dzisiaj jeszcze dyskutować na temat stacji roweru miejskiego. Będziemy też dyskutować na temat ochrony środowiska i oczywiście na temat wniosków rezerwy celowej. Dzisiaj spotykamy się tutaj w gronie mieszkańców, przedstawicieli służb mundurowych, które są odpowiedzialne za nasze bezpieczeństwo w dzielnicy. Mamy nowych dzielnicowych ze Straży Miejskiej, mamy nowego pana dzielnicowego z Policji. Chciałbym Państwu teraz te osoby pewnie się przedstawią, przedstawią nam, jakie zakresy obowiązków będą pełniły w naszych dzielnicach. Myślę, że też numery kontaktowe. Także rozpoczynamy pierwszy punkt, dyskusja na temat bezpieczeństwa w dzielnicy, przedstawienie dzielnicowej Policji i Straży Miejskiej. Proszę bardzo. Może ja zacznę. Dobry wieczór Państwu, Paweł Łapiera, zastępca komendanta Straży Miejskiej. Nasza wizyta dzisiaj podyktowana jest szczególnie zmianami, które dokonały się na przełomie roku, ponieważ od 1 stycznia 2015 roku został utworzony Wydział Dzielnicowy. Główne założenie pracy dzielnicowego, idea pracy dzielnicowego to dotarcie bezpośrednio do państwa, a wyłączenie z typowej służby interwencyjnej. Zależy nam na tym, abyśmy byli dostępni dla państwa jak najszerzej, jak najczęściej, żebyśmy mogli pomagać państwu w rozwiązywaniu waszych problemów, identyfikowaniu ich, pomocy w ich rozwiązywaniu, przekazywaniu do innych instytucji, jeżeli te problemy są poza naszymi kompetencjami. Zanim o zadaniach powie pani dzielnicowa, pani Ania Kołodziejczyk, ja tylko króciutko powiem, czym się różnimy od naszych kolegów z Policji. Myślę, że zapisów ustawy o Policji, o strażach miejskich, Policja zajmuje się zasadniczo bezpieczeństwem. My porządkiem publicznym. To nas jak gdyby odróżnia. My nie mamy uprawnień do wielu czynności, które może wykonać Policja, a zajmujemy się tymi drobniejszymi sprawami związanymi z porządkiem, z czystością na terenie naszego działania. Ja jeszcze zanim oddam głos koleżance, powiem, że my jesteśmy dostępni całodobowo, 7 dni w tygodniu, pod bezpłatnym numerem 986, to jest telefon dyżurnego. Zdaję sobie sprawę, że tam trzeba się uprawić cierpliwość, ponieważ jest to jeden numer, a zgłoszeń mamy kilka razy dziennie. Do dzielnicowego jest numer telefonu 81 kierunkowy 466 5081. E-mail dzielnicowy małpa 986.pl. Zachęcam do kontaktu pod ten numer stacjonarny, szczególnie w ciągu dnia. Jeżeli nie będzie pani dzielnicowej, muszę przedstawić swoje namiary i nazwisko, telefon na pewno do dyspozycji. Teraz poproszę panią dzielnicową o... Dzień dobry Państwu, może specjalista Kołodziejczyk, tak jak tutaj pan komendant powiedział, ja się zajmuję od nas tylko ja, całą dzielnicą policjową. Czy numer telefonu trzeba powtórzyć, albo numer telefonu? Stacjonarny. Tak, 81, to jest kierunkowy 466 50 81. I mój numer służbowy to jest 111, albo prosić Annę Kołodziejczyk, albo ewentualnie dzielnicową z Poni Wody, wtedy na pewno koledzy, którzy będą dostępni, mnie poproszą. Także co mogę jeszcze dodać? No proszę o kontakt. A gdzie jest tutaj my swoją siedzibę mamy na ulicy Podwale 3A. To jest w pobliżu katedry, niedaleko ulicy.